Dzień dobry. Na tych zajęciach omówimy problem dyskontowania odroczonych wypłat. Termin dyskontowanie pewnie nie jest Wam obcy. Znacie go z takich przedmiotów jak choćby metody projektów inwestycyjnych. Ja jednak chciałbym się skupić na psychologicznych aspektach tego procesu. Zacznijmy od podstaw. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Stoicie przed wyborem. Dostać 1000 zł teraz na rękę, albo poczekać miesiąc i wziąć 1050 zł. Co wybierzecie? No właśnie. Większość z Was bez zastanowienia wybierze większe pieniądze dzisiaj, teraz od razu. Dlaczego? Bo jest coś w naszym umyśle, co mówi: lepiej wziąć pewniaka teraz niż czekać na coś więcej. I to jest dość naturalne zachowanie, opisane już dawno przez ekonomistów jako dyskontowanie. Dyskontowanie w ujęciu ekonomicznym definiujemy jako proces obliczania obecnej wartości przyszłych przepływów pieniężnych, przyjmując, że wartość pieniądza zmienia się w czasie. Jednak w ujęciu psychologii ekonomicznej czy ekonomii behawioralnej skupiamy się nie tyle na technicznym aspekcie tego procesu, co na jego percepcji w naszym umyśle i definiujemy je jako spadek subiektywnej wartości wzmocnienia, czyli nagrody lub kary, towarzyszący wydłużaniu się czasu pozostałego do otrzymania tegoż wzmocnienia. Subiektywna wartość wzmocnienia maleje wraz z długością oczekiwania, co opisuje tzw. stopa dyskontowa. Gdy wartość bieżąca jest niższa niż przyszła nagroda lub kara, stopa dyskontowa przyjmuje wartości dodatnie. W przeciwnym przypadku mówimy o wartościach ujemnych. Pierwszy przypadek ma miejsce raczej w odniesieniu do nagród, podczas gdy drugi raczej dotyczy kar. Im wyższa stopa dyskontowa, tym szybciej następuje utrata wartości wypłaty w procesie dyskontowania. W ujęciu behawioralnym parametr ten jest subiektywny, to znaczy jest różny dla różnych osób. Przykładowo osoba impulsywna stosuje w umyśle większą stopę dyskonta, czyli szybko obniża subiektywną wartość wypłaty wraz z wydłużeniem czasu jej odroczenia. Natomiast osoba obdarzona wysoką samokontrolą powoli obniża wartość odroczonej wypłaty, czyli innymi słowy stosuje mniejszą stopę dyskontową. Zobaczmy, jak w praktyce sprawdzamy, w jaki sposób ludzie dokonują wyboru między różnymi opcjami nagród. Jedną dostępną od ręki, ale mniejszą, a drugą większą, ale wymagającą od nas większej cierpliwości. Służy do tego tak zwana metoda wyboru. W tej metodzie w pierwszym etapie stawiamy przed uczestnikami badania dwie alternatywy. Powiedzmy, pierwsza to 20 zł dzisiaj, a druga 1000 zł za rok. Alternatywy muszą być tak dobrane, by jednoznacznie zachęcały do wyboru odroczonej wpłaty. Następnie, zwiększając wartość alternatywy dzisiaj, badanie powtarza się aż do momentu osiągnięcia punktu równowagi, w którym to punkcie uczestnik staje się niezdecydowany, kiedy ta mniejsza, ale natychmiastowa wypłata zaczyna wydawać mu się równie atrakcyjna, co ta większa, ale odłożona w czasie. Następnie powtarza się tę samą procedurę, jednak tym razem seria z kwotami natychmiastowymi prezentowana jest od największej do najmniejszej, czyli odwrotnie niż poprzednio. W drugim etapie odwraca się problem, to znaczy zmienia się wartość odroczonej wypłaty. W naszym przykładzie tej za rok, a kwotę dzisiaj pozostawia się bez zmian. Następnie na podstawie średniej arytmetycznej kwot równowagi uzyskanych w pierwszym i w drugim etapie badania oblicza się stopę dyskontową. Jedną z pierwszych prób zrozumienia procesu dyskontowania odroczonych wypłat była teoria zdyskontowanej użyteczności Paula Samuelsona z 1937 roku. Opiera się ona o założenie racjonalności w ujęciu homo economicus. Samuelson założył bowiem, że człowiek po pierwsze integruje alternatywy, to znaczy wartość bieżąca szeregu wypłat jest równa sumie zdyskontowanych wartości poszczególnych jego elementów. Po drugie, funkcja dyskonta nie zależy ani od typu wypłaty, jest taka sama dla kary i nagrody, ani od wartości, niezależnie czy mówimy o dużej, czy małej kwocie. Po trzecie zaś, stopa dyskonta nie zmienia się
w umyśle ludzi w czasie. Współczesne badania wskazują jednak, że człowiek nie zawsze zachowuje się zgodnie z przyjętymi przez Samuelsona założeniami. Szczególnie wątpliwe wydają się dwa ostatnie założenia o niezależności stopy dyskontowej i stałości stopy dyskontowej w czasie. Przyjrzyjmy się więc, dlaczego poddajemy wątpliwość założenia teorii zdyskontowanej użyteczności. Sprawdźmy, jak różne zjawiska modyfikują proces dyskontowania wartości dokonywany przez nasz umysł. Uwaga na eksperyment przeprowadzony przez Richarda Thalera w 1981 roku. Prosił on badanych, by wyobrazili sobie, że właśnie wygrali pewną kwotę na loterii. Te pieniądze mogą wziąć od razu albo zdecydować się na ich odebranie później z pewnym odroczeniem. Następnie prosił, aby wskazali, jaka kwota otrzymana później wydawałaby im się równie atrakcyjna, jak wygrana dostępna natychmiast. W kolejnym etapie eksperymentu scenariusz był jednak odwrócony. Uczestnicy mieli wyobrazić sobie, że dostali mandat. Zadanie polegało na tym, aby określić, jak wysoki mandat zapłacony z odroczeniem byłby równie uciążliwy, jak mandat zapłacony od razu. Wynik? Ludzie mieli tendencję do tego, aby mocniej zdyskontować zyski niż straty. Okazało się, że w przypadku nagrody badani wykazywali obojętność pomiędzy otrzymaniem 10 dolarów natychmiast, a otrzymaniem 21 dolarów za rok. W przypadku kary wykazywali obojętność pomiędzy stratą 10 dolarów natychmiast, a stratą 15 dolarów za rok. To, co może stać za wolniejszym dyskontowaniem negatywnych płat, to awersja do straty, znany już Wam mechanizm. Psychologicznie strata, nawet ta przyszła, wydaje się bardziej bolesna niż radość z przyszłego potencjalnego zysku. Kolejne ciekawe zagadnienie dotyczy tak zwanego efektu wielkości wpłaty. Jest to kwestia, która wyraźnie pokazuje, jak w naszych umysłach wartość przyszłych nagród zmienia się w zależności od ich wysokości. Ciekawych obserwacji dostarczają badania przeprowadzone na początku obecnego wieku. Wykazano w nich, że kiedy myślimy o przyszłych nagrodach, mniejsze kwoty wydają się tracić na wartości szybciej niż te większe. Z badań Zielonki i Sawickiego wynika, że opóźniona nagroda o wartości 50 tysięcy złotych za 10 lat może wydawać się równie atrakcyjna, co ta natychmiastowa nagroda w wysokości 27 tysięcy złotych, czyli około 55% wartości. W przeciwieństwie, nagroda odroczona o wartości 1000 złotych może być porównywalna z natychmiastową nagrodą w wysokości 450 złotych, co stanowi już tylko 45% jej wartości. Teraz przejdźmy do nieco innego zagadnienia. Czy odroczenie w czasie możemy rozpatrywać jako sytuację decyzji w obliczu ryzyka? Czy odroczenie w czasie jest sytuacją ryzykowną? A tym samym, czy możemy do tej sytuacji odnieść teorię perspektywy Kahnemana i Tverskiego? Weber i Chapman podjęli się badania tej różnicy, koncentrując się na dwóch emocjach – żal i rozczarowanie. Założyli oni, że decydenci podejmują decyzje w oparciu o prognozę właśnie tych dwóch emocji, jakie mogą pojawić się po dokonaniu wyboru. Rozczarowanie zdefiniowali oni jako emocję doznawaną wtedy, gdy stan rzeczy przybiera odmienną postać od pożądanej. Żal zaś ich zdaniem to emocja doznawana wtedy, gdy opcja, której nie wybraliśmy, przynosi lepszy wynik niż ta, za którą się opowiedzieliśmy. Z ich badań wynika, że żal gra rolę zarówno w decyzjach ryzykownych, jak i tych odłożonych w czasie. W obu przypadkach możemy żałować naszych wyborów, czy to nie z wybrania opcji ryzykownej, czy poddania się pokusie natychmiastowej gratyfikacji kosztem większej korzyści w przyszłości. Inaczej jest z rozczarowaniem. Te jest typowe jedynie dla sytuacji ryzyka, ale nie pojawia się, gdy rozważamy opóźnione nagrody.
Oznacza to, że decyzje odroczone w czasie nie są przez nas postrzegane tak samo jak decyzje ryzykowne. Dowodów na to, że odroczenie w czasie nie jest tożsame z ryzykiem, dostarcza również inne badanie. Sprawdzano w nim, jak ludzie zamieniają prawdopodobieństwo otrzymania nagrody lub kary na czas oczekiwania. Innymi słowy, badano ekwiwalent prawdopodobieństwa przedstawiony w postaci czasu oczekiwania na wypłatę. Okazuje się, że funkcja ekwiwalentu prawdopodobieństwa w postaci czasu bardzo silnie koreluje z funkcją dyskontowania odroczonych wypłat. Natomiast nie jest zupełnie niezależna od stosunku jednostki do ryzyka. Oznacza to tyle, że proces dyskontowania odroczonych wypłat nie zależy od naszej skłonności bądź awersji do ryzyka, a tym samym nie możemy do niego stosować teorii perspektywy Kahnemana i Tverskiego. Chyba najciekawszym zagadnieniem dotyczącym procesu dyskontowania jest zmienność preferencji wielkości stopy dyskontowej w czasie. Kiedy słyszymy zmienność stopy procentowej, najpewniej przychodzą nam na myśl skojarzenia z WIBOR, LIBOR czy też rentownością bonów skarbowych. Jednak tutaj chciałbym rozważyć nieco inny aspekt zmienności stopy procentowej. To znaczy, jak zmienia się wycena odroczonej wypłaty w naszym umyśle w zależności od czasu. To zjawisko określa się mianem niekonsystencji. Zagłębiając się w temat zmian preferencji w czasie, chciałbym przyjrzeć się pewnym ciekawym zjawiskom, które ujawniają badania empiryczne. Gdy mówimy o wartościowaniu przyszłych wypłat, jest taki moment szczególnie na początku okresu dyskontowania, gdzie nasze umysły doświadczają znacznego spadku w subiektywnej wartości tych odroczonych wypłat. Pierwszy zwrócił na to uwagę Thaler w 1981 roku. Zauważył, że ten początkowy spadek wartości staje się mniej intensywny, im dłuższy jest okres oczekiwania. Wyobraźcie sobie sytuację, którą wszyscy znamy z codziennego życia. Wybór między natychmiastową gratyfikacją, a czekaniem na coś lepszego w przyszłości. Co się dzieje, gdy mija czas? Ciekawe jest to, że nasze preferencje mogą się całkowicie odwrócić. Przejdźmy do badania Thalera. W swoim eksperymencie przedstawił on dwa warunki. Pierwszy to wybór między jabłkiem teraz, a dwoma jabłkami jutro. Większość z badanych wybrała jedno jabłko od ręki. W drugim warunku obie opcje zostały odroczone o dzień, czyli jedno jabłko jutro lub dwa jabłka pojutrze. Owo odroczenie zmieniło preferencje badanych. Dwa jabłka pojutrze okazały się być atrakcyjniejsze niż jedno jutro. Kirby i Herstein w swoich eksperymentach potwierdzili takie zachowania, z tym, że bazując nie na jabłkach, a na wypłatach pieniężnych. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych badań? Gdy patrzymy z perspektywy teraźniejszości, krótki okres wydaje się znacznie ważniejszy, niż gdy patrzymy na ten sam okres, ale z dystansu przyszłości. Oznacza to, że percepowana przez nas umysł stopa dyskonta nie jest stała, ale właśnie zmienia się w czasie. W tradycyjnym ujęciu teorii zdyskontowanej użyteczności, zaproponowanej przez Paula Samuelsona, zakłada się spójność preferencji w czasie, co oznacza tyle, że preferowana przez nas stopa dyskonta nie zmienia się w czasie, jest stała. Jedynym rodzajem funkcji spełniającej warunek stałości stopy dyskontowej w czasie jest funkcja wykładnicza, w której wartość wypłaty w przyszłości jest stałym ułamkiem jej obecnej wartości. Współczesne badania empiryczne prowadzone przez ekonomistów behawioralnych podważają jednak sens stosowania funkcji wykładniczej. Mazur w swoich badaniach próbował dopasować krzywą dyskontową do wyników eksperymentalnych. Okazało się, że dane eksperymentalne najlepiej opisywane są przez funkcję hiperboliczną. W przeciwieństwie do stopy dyskontowej funkcji wykładniczej, która jest stała w czasie, jak powiedziałem, stopa dyskontowa funkcji hiperbolicznej zmienia się wraz z czasem odroczenia. Dlatego opisywane zjawisko zmiany stopy dyskontowej w czasie określamy mianem dyskontowania hiperbolicznego lub rzadziej
hiperbolicznym obniżaniem wartości. Sprawdźmy, jak działa hiperboliczne dyskontowanie. Przyjmijmy założenie, że stopa dyskonta zmienia się w czasie w sposób hiperboliczny. Przyjrzyjmy się różnicy między dwoma wyborami oddalonymi o siebie o rok. Powiedzmy, że ktoś oferuje nam 1000 zł dzisiaj lub wybraną kwotę za rok. Niech będzie, że zgodzimy się na odroczenie pod warunkiem otrzymania 1600 zł. Tak więc w naszym umyśle stopa dyskonta wynosi 0,6. Wyobraźmy sobie jednak inną sytuację. Znowu ktoś oferuje nam 1000 zł. Tym razem jednak oferowaną kwotę mamy otrzymać dopiero za rok. I znowu pojawia się pytanie, ile zażądamy za odroczenie tego 1000 zł o kolejny rok? Okazuje się, że w tym przypadku odroczenie nie jest już dla nas takim problemem jak poprzednio i zgodzimy się na mniejszą rekompensatę. Powiedzmy, że usatysfakcjonuje nas 1400 zł za 2 lata, co oznacza, że percepowana przez nas stopa dyskonta zmalała do wartości 0,4. Jeszcze mniej zażądamy za odroczenie rok wypłaty w wysokości 1000 zł, którą mamy otrzymać za 9 lat. W takim przypadku pewnie skłonni bylibyśmy poczekać jeszcze jeden dodatkowy rok, nawet gdyby zaoferowano nam jedynie 1100 zł. A więc stopa dyskonta jest jeszcze mniejsza, tylko 0,1. Hiperboliczny charakter funkcji dyskontowej tłumaczy właśnie, dlaczego na początku procesu dyskontowania doświadczamy tak silnego spadku w postrzeganej wartości odroczonych nagród. Z dyskontowaniem hiperbolicznym wiąże się jeszcze jeden problem. Wyobraźmy sobie sytuację, w której zainwestowaliśmy pewną kwotę A i nastawiliśmy się na określony cel. Osiągnięcie zysku wysokości A2 po określonym czasie T2. Gdyby założyć, że hiperbola obrazująca zmianę stopy dyskonta w naszym umyśle jest jednakowa dla wszystkich wartości wypłaty, łatwo byłoby nam oczekiwać na zwrot z naszej inwestycji. Nie mielibyśmy szczególnie dużej pokusy, by zakończyć inwestycję po czasie T1 z wypłatą A1, ponieważ wartość tejże wypłaty A1 po czasie T1 byłaby w naszym umyśle tak samo atrakcyjna jak wartość wypłaty A2 po czasie T2. W rzeczywistości pojawia się jednak pokusa wcześniejszej rezygnacji z założonego celu. Skąd się bierze ta pokusa? Sytuacja staje się jasna, gdy uwzględnimy omawiany wcześniej efekt wielkości wypłaty. Przypomnę, mniejsze kwoty tracą na wartości silniej niż kwoty większe. Oznacza to, że krzywe hiperboliczne opisujące spadek wartości stopy dyskontowej mają różny kształt w zależności od wielkości kwoty. Dlatego pojawia się pokusa w postaci mniejszej, ale szybszej gratyfikacji w porównaniu do większej nagrody, którą musimy poczekać dłużej. Po prostu kwota A1 po czasie T1 wydaje się nam bardziej atrakcyjna, percepujemy ją jako bardziej wartościową, niż kwota A2 po czasie T2. W kontekście realnego życia ta zmiana preferencji oznacza, że stoimy przed wyzwaniem stałego dążenia do naszych długoterminowych celów, mimo pokus, które mogą pojawić się na naszej drodze. Większa wartość bliższej nagrody, dłuższy czas między obiema wypłatami, a także krótsza odległość między chwilą podjęcia decyzji a mniejszą wypłatą zwiększa nasze szanse na ulegnięcie pokusie, na porażkę. Dziękuję za uwagę.